raz pierwszy świętujemy w tak piękny sposób święto naszej biało-czerwonej. Dotychczas były uroczystości patriotyczne na 15 sierpnia, na 11 listopada, a tym razem postanowiliśmy pokazać, zamanifestować to, co najpiękniejsze, nasze symbole narodowe, białe, czerwone. I tak rozpoczęliśmy od wspaniałej dekoracji, która znajduje się w parku w centrum w Istebnej. 200 biało-czerwonych parasoli ułożonych właśnie w formie flagi. Następnie nasi uczestnicy rodzinnego biegu patriotycznego założyli białe i czerwone koszulki. Udaliśmy się razem do amfiteatru pod Skocznią, gdzie właśnie mamy dalsze wydarzenia, między innymi pokaz wojskowy, walki dynamicznej, pokazy technik samoobrony i o 17 wielkie wydarzenie, koncert zespołu reprezentacyjnego artystycznego Wojska Polskiego. Chcemy pokazać, że 2 maja bardzo cenimy w naszym państwie jako święto narodowe, ale to święto niestety nie jest takim świętem wpisanym w dzień wolny, natomiast jest ważnym wydarzeniem, bo żeby była biało-czerwona dziś wywieszona, wyeksponowana w instytucjach publicznych, w naszych domach, wiele osób musiało oddać swoje życie, żeby właśnie mogliśmy manifestować w ten sposób nasze symbole narodowe i cieszę się, że w wolnej Polsce tak pięknie prezentujemy to, co najcenniejsze. Nasze barwy biało-czerwone na pewno do tego należą. Witam pięknie w gminie Istebna. Dziś o 2 maja Dzień Flagi. Świętujemy hucznie z młodzieżą szkolną. No dzieci, młodzież szkolna z nauczycielami, z wychowawcami, z panią wójt, z panem ministrem Stanisławem Szwedem. Uroczyście odśpiewaliśmy hymn przy wciąganiu flagi na maszt. No i później przywitaliśmy wszystkich zebranych. Przedstawiam też program, bo tutaj przyjechał nam 18 Bielski Batalion Powietrzno-Desantowy. Pokazują nam między innymi, jak unikać ciosów nożem, pokaz walki wręcz, no i też pokaz samoobrony, za co im bardzo dziękujemy. Ale też przyjechał kącik dla najmłodszych, artystyczny, właśnie z tego batalionu. No i mamy również symulatory dachowania od Żandarmerii Wojskowej z Krakowa. We'll be right back.